się już tradycją, odbywają się cyklicznie. Gościmy artystów niemal z całego świata, jednak najbardziej staramy się promować naszych lokalnych artystów. Tak jest i dzisiaj, kiedy to mamy okazję zobaczyć pracę artysty związanego z naszym miastem, pana Krzysztofa Smejlisa. Krzysztof Smejlis fotografią zajmuje się od kilku lat. Zaczynał od robienia zdjęć makro i przyrodniczych, a od roku 2015 zaczął robić zdjęcia architektury oraz krajobrazowe w Świdwinie i okolicach. Zdjęciami zajmuję się od roku 2010, stosunkowo niedawno. Zaczynałem od zdjęć makro i przyrodniczych, a następnie zainteresowałem się fotografią reportażową. Współpracuję z Głosem Koszalińskim. Ogólnie staram się robić to, co się da w danym momencie. Nie zamykam się tylko na dany jeden typ fotografii, ale tak jak wspominałem, makrofotografia, fotografia przyrodnicza, reportaż, sport, ludzie, zwierzęta, jakieś eventy, wydarzenia. No i fotografia przede wszystkim ostatnio krajobrazowa, architektury tutaj naszego miasta. Dodatkowo także w Gdańsku od czasu do czasu bywam. Mam nadzieję, że wkrótce jakieś nowe materiały będę mógł też wrzucić na Facebooka z tego miasta, bo nie chcę się zamykać tylko na Świdwin. No i myślę, że to tyle. Dlaczego Gdańsk? Podoba mi się Gdańsk, a tak poza tym pochodzę z Trójmiasta. Urodziłem się w Gdyni, później mieszkam w Malborku, ale zakochałem się w Gdańsku. Także wraz z żoną lubimy tam od czasu do czasu bywać i podoba mi się klimat, ludzie, architektura. Ile czasu zbierałeś prace, które dzisiaj będziemy mogli tutaj zobaczyć? Zdjęcia są głównie z lat 2015-2017, w tym kilka starszych. Głównie właśnie te fotografie makro, przyrodnicza, bo wtedy miałem troszeczkę więcej czasu na to, a na przyrodniczą już w ogóle trzeba mieć nieraz cały dzień, żeby siedzieć nieraz, powiedzmy, w czatowni. Ja robię tylko takie zdjęcia z podchodu, skradam się. Mam też swój kanał na YouTube poświęcony kotom Bobo i Nikita. Koty są znane już na całym świecie, tu się mogę pochwalić, ponieważ wgrywam filmiki od 2012 roku. W tej chwili już jest liczba wyświetleń, przekroczyła 24 miliony. Były one wyświetlane także w telewizji w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Europie. Here's another video. It's a kitten and it's very, very, very excited. Get it? Get that? Get it, get it, get that thing. Get it, get it, get it. Oh no. That's a cute cat. One of the main reasons I don't want a cat is that they get hair all over everything and all my stuff is black. I didn't know you could just vacuum them like Bobo here. Hoover thought of that as a genius. Stole my heart. I want it back. Meet Bobo, the dreaming kitty. He's completely content being cradled in his mama's hand. Getting pampered in the number three position is Bobo, a feline who can't get enough of the vacuum cleaner. That's one way of keeping the fur off your couch. Oh, excuse me, over here to the left. No, a little upper. Yeah, let me roll to the left, let me roll to the right, let me clean my nails. There you go, right on the feet, that feels good. Most cats don't like vacuum cleaners. This guy, he loves them. Tim's pretty excited. As a matter of fact, the pupils are halfway up. I think it's just a heck of an exciting time. Bobo is in kitty heaven, but is it safe? This seems perfectly safe to me. Maybe this is more of the industrial strength, but there are vacuum cleaners specifically for sucking loose fur off cats. He's getting groomed and loving it. Watch out the private parts there, people. Wiążesz jakieś konkretne nadzieje z tą wystawą dzisiaj tutaj w Świdwinie? No, chciałbym przede wszystkim ludziom pokazać swoje zdjęcia na papierze w formie właśnie odbitek, plakatów, fotoobrazów, ponieważ ekran monitora nie jest w stanie oddać kolorów, powiedzmy, głębi tych zdjęć, jakiegoś przekazu. A na papierze jednak wygląda to inaczej.
Zaprezentuję też fotoksiążkę ze zdjęciami Świdwina, może ktoś będzie chętny do zakupu, tak więc też zapraszam. Wybierałem takie najfajniejsze zdjęcia miasta. Jeżeli chodzi o wybór tych zdjęć, to patrzę tutaj też na to, które ludziom się podobają na Facebooku, ponieważ mam tam taki profil, gdzie wrzucam te zdjęcia i patrzę też, które się podobają i tak po prostu dobrałem. Tam jest około 30 zdjęć na 26 stronach, tak więc myślę, że powinno się Państwu spodobać.